Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. Więc tak, jak zapewne widzicie, jesteśmy przy larwie za tymi głupimi zniataczami. Po dobrych 2 godzinach prób się udało. Więc tak, hura, jak widzicie te. Jej, super, jakieś mechanizmy. I wow, otworzyło. Także no. Jest dobrze, udało się, kolejny sukces. No i wracamy dzisiaj do zwiedzania Crystal Peak. Co prawda muszę grać dużo ostrożniej i bardziej myśleć, ale tak. Jesteśmy dokładnie w tych lokacjach, które ostatnio zwiedzaliśmy. Przy których mi się za bardzo nie udało. I to jest dobra, mamy w sumie 2 drogi tam w dół, którą bym chciał sprawdzić, oraz jeszcze jedną, której w ogóle nie znamy. Ale na tej trasie coś tutaj, jakaś blokada ostatecznie musiała być. A, dobra. Dobra, ostatnio tu byłem. Jestem nawet dziwny, że nie skojarzyłem wszystkiego. Ale tak, na dole jeszcze są. Gdzieś coś kopaczy chyba, tak, więc... No, spokojnie. Może uda się właśnie zgromadzić trochę tego całego geo od nich, innych takich rzeczy. Okej, na spokojnie. A, tam już nie wlezę, no trudno się mówi. Ale dobra, tak czy siak mam trochę tego wszystkiego. Niewiele, co prawda, w skali tego, co mogliśmy mieć wcześniej. Ale zawsze lepszy ryż, aniżeli nic. I co, oczywiście się musiałem nadziać. Więc tak, okej, dobra. Zobaczcie, tak nie rozgrzany, ale jak zwykle, no. Zresztą trzeba by dogadał tu standardową formułkę. Wiecie dokładnie, co się dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej w ogóle. Więc tak, a w ogóle jak się tu dostać? A. Dobra, może jest jakaś trasa inna, której nie zauważyłem, czy coś. Nie, dobra, od dołu. Okej, tam jest wejście od dołu. Więc to nie na teraz. Teraz powinienem się skupić na zejściu jak najniżej i przejściu tłuczków. Na szczęście już się trochę nauczyłem, jeśli chodzi o te tłuczki. Lecimy, jak tylko pojawi się dym. Więc pierwsza sekwencja jest łatwa. Zobaczymy, co dalej. Okej, tu są jeszcze... O! Z podskokiem. No dobra, to może być delikatne wyzwanie. Aha, pewnie tu padnę, ale... Dobra, nie ma co się przejmować. Jakoś dam to radę ogarnąć. Muszę dać radę. No niestety. Śmierć. Dobra, podejście numer 2. I żeby nie było, powiem szczerze, stwierdziłem, że zrobię 3 podejścia, góra 4. Nie uda się, trudno, spróbujemy to ponownie później. A zajmiemy się resztą, ale póki co tak, podejście numer 2. Więc próbujemy znowu swoich sił przeciwko tłuczkom do kartoflów. Jak to w sumie przed chwilą, jak była siostra, to określiła. Nie wiem czemu. Do kartoflów i co to ma wspólnego z takim tłuczkiem do kartofli, ale okej. O! Udało się, dobra. Dobra, udało się. Tu będzie trochę ciężej. Okej. Dobra. Jest. I teraz mam zejście w dół, albo jeszcze dalej. Tam dalej jakaś nagroda, więc oczywiście kusząca, ale najpierw zejście w dół i nareszcie kolejny kolega. Z tego będę musiał ich odwiedzić. W sumie jakiś czas już mnie nie było. A teraz to... A, dobra. Dobra, czyli tutaj nie daszować. Zepsuję wszystko oczywiście, no tak. Dobra, nie daszować, tylko przejść normalnie. Bo dasz by mnie tu zabił. I... To tyle? Dobra, patrząc na mechanizm, pewnie właśnie wyłączyliśmy cały proces tłuczków. Tak, i to tyle. Trochę kasy i zaliczyliśmy. Okej, dobra. Nie będę was okłamywał, spodziewam się czegoś więcej. Chociaż nie ukrywam, te 2 robaczki, to miła nagroda. Bo niestety, jak ktoś mi zaspoilował,
w wiadomości na Facebooku, nazwany przeze mnie nadal twarzy książką. Dostajesz za to coś więcej niż tylko tam pieniądze i chyba odłamek maski tam też dostaliśmy, jeśli się nie mylę. A mnie, albo to było coś innego, ale tak, chyba sam też był odłamek maski. Ponoć jest tam jakaś przypinka w nagrodę. Całe szczęście nie przeczytałem, jak zobaczyłem napis przypinka, to już zrezygnowałem, ale tak. Ktoś tutaj mocno po prostu chciał mi zdradzić, co chodziło. Niestety podawał, znaczy pisał to wszystko z imienia i nazwiska, więc... Ze względu na RODO, niestety nie mogę tego zrobić, a póki co... Ładny obrazek i patrz, jakieś zniszczone coś. No, po prostu, jeśli oglądasz, gościu... Wiedz, że nie pochwalam takich wiadomości. Mogłeś napisać, żebym się na tym skupił, bo jest coś fajnego, ale... będzie przypinka, no to trochę już tak na mój gust za mocno. A no, mniejsza z tym i co tu mamy? Okej, kolejny koleżka, ale tam potrzebujemy jakiegoś, nie wiem... Nie wiem czegoś... Powiedzmy czegoś, czego nie mamy. Więc tak, zamiast tego skupmy się na tym, co możemy zrobić. Czyli... Tak... I dobra, jakaś sekwencja taka... Bardziej... Refleksowa. Okej, dobra. Na spokojnie, o dziwo mi się udało. Chociaż totalnie... Powiedzmy nie mój świat, bo ja nie umiem w takie rzeczy. Dobra. Dobra, na spokojnie. Dasz. I okej. Aha! Dobra. Są jakieś problemy. A, damy radę. Dobra. Okej. Dobra. Powiem wam szczerze, że naczuję, ja to dosyć robię. I nie ukrywam, że... Wydawało mi się, że pewnie ty padnę, a tu proszę, jakimś cudem się udało, ale dobra. Dobra, nie będę zapraszał, idźmy dalej. Dobra, to było szybkie i... Jestem gdzieś, nie wiem gdzie, coś znowu. Coś takiego. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, Andorana na walkę z bossem. Boję się tylko podejść, pewnie to żyje, ale... Okej, okay. Nieaktywne. I za to świecia, inspekt? Super, zepsułem sobie bossa. I teraz pewnie będzie boss. Nie? Nie ma bo... Consumed Crystal Heart. Trzymaj lewy trigger, kiedy jesteś na ziemi lub przyklejasz się do ściały, tak, ściany, by skupić siłę. Puść, aby... aby wystrzelić się naprzód i przez... Powietrze. LT. A, kliknąłem RT. No oczywiście, brawo ja. Moje mylenie kierunków jak zwykle. Okej, dobra. A więc chyba mamy odpowiedź na to, jak przechodzić przez te wszystkie takie dziury. Okej, dobra, fajne. Fajne, bardzo fajne nawet. Ha, dobra. W takim wypadku... chyba wiadomo, co dzisiaj zrobimy. Bo widziałem wiele miejsc, nawet tutaj takich, które moim zdaniem tego mogły wymagać. Więc tak. Po prostu dzisiaj spróbujemy się pobawić tym wszystkim. W ogóle co ciekawe, jak to zdobyliśmy, to w filmie po prostu jakby produkować kryształy, co jest dla mnie, powiedzmy, że na obecny moment niezrozumiałe, że... Jak myślę po prostu takie tam rzeczy, ale dobra, mniejsza. Mam tutaj w takim razie dwa przejścia, takie ogólne mówiąc. Tego wymagajmy, oczywiście wiem, że tam jest dalej ścieżka też wyżej w ogóle. Ale póki co skupmy się na tych przejściach i... A, akurat miałem duszę na jeden wystrzał, dobra. Dobra, odwracaj się, żółk, halo. Odwracaj się. I tak, dobra. Pokonany. Tutaj nie ma czego się już obawiać. I... O, w ogóle zaczęło padać mi za oknem. Fajnie, lubię deszcz. Jak już chyba mówiłem o tym milionkrotnie? Czy coś? Dobra. Najpierw to niżej, czy to wyżej? A dobra, pójdźmy niżej, bo niżej w sumie już tutaj. Więc tak, oczywiście, tworzymy kryształki i sru. Aha! Aha, dobra, czyli to jest taka po prostu kwestia... Synchronizuj się dobrze z kryształami. Okej, czyli ten najdalszy... I dobra.
Nie, dobra. Jak tylko środkowy zniknie, to muszę wtedy wypuścić chyba. A nie, trzeba idealną synchronizację zobaczyć. A nie, dobra, udało się. Co? Co? Dobra, powiem ktoś, jakie to mam przeskoczyć? Aha, dobra, czyli po prostu skok i dasz. A jednak nie. No cóż, dobra. Czyli na przyszłość wiem, że tam muszę trochę wyżej po prostu chyba się ustawić czy coś. Ale póki co nie przejmujmy się tym. Ani nic. Dobra, to już był szczyt moich możliwości. Po prostu szczyt mojej lamy. Ale nie przejmujmy się tym. Jakoś to ogarnę. Było tu i tak wcześniej zakryształowane? Ja bym szczerze nie kojarzę, żeby tak tam było. Nie wiem czy co, ale okej. Jeśli tak było, to ja jestem ślepcem. Jeśli nie było, to ciekawe, co się stanęło się, że taki teraz tam jest. I dobra, cześć mucha. Pa mucha. Ale w sumie wiem, że to na muchę nie wygląda. Ale ja to nadal będę nazywał muchami, bo dla mnie to będą muchy i tyle. I teraz tak, tutaj jest ciemno, tutaj nawet nie ma co iść. I teraz tak, tu. O, źle wymierzony dasz niestety. A to oznacza, że mogę już nie przejść. Ta. Potracę tu życie i pewnie nic jeszcze z tego nie będzie. A mogłem na spokojnie pokonać te muchy. Bym wtedy nie miał problemów. Ale nie, oczywiście. Ma chęć śpieszenia się i ogarniania wszystkiego naraz, na szybko. Doprowadziła do mojej lamy. Więc dobra. Może by tenet więcej marudził. Idźmy po prostu przed się. I traćmy życie od byle przeciwników. Na miarę podstawowych. Dobra. Taką, nie wiem, po co tutaj skakać. Skakam sobie. Tam, skakam. Wiem, że powinno być skacze, ale. Dobra, co ja tu będę się tłumaczył, przecież wszyscy wiedzą, że ja mówię po swojemu i nieważne, ile razy ktoś będzie mnie poprawiał, czy coś, i tak będę gadał tak, jak ja chcę, więc tak. Może nie powinienem już o tym przypominać, bo to w sumie jest trochę takie. Pewnie według niektórych może być nawet męczące. Ale dobra, mniejsza o to. A w ogóle ciekawa mnie jedna rzecz. Jeśli bym się tak wystrzelił. Wiecie, w sensie, że tutaj. Możemy tak lecieć tam przez cały ekran. Ciekawe, kto zadziała. A, okej, dobra, czyli ten wystrzał działa między planszami. I to jest tak. Aha. Nie udało się zsynchronizować. Niedobrze. Okej, tym razem się udało, ale nadal nie wiem, jak sobie poradzić z tym kryształem. A, okej, czyli to jednak było takie oczywiste, jak mi się wydawało. Okej. Chyba nie do końca tak, jak miałem przejść, to tu przelazłem, ale dobra. A tu jest już wprost zrobione. A, okej. Widzę, że to jest jakiś skrót, ale tam u góry pewnie na powrót, ale mniejsze z tym, ja tam nie idę. Jeszcze i w ogóle patrzę, jesteśmy w jakimś takim miejscu mocno zarośniętym i deep focus. Okej. Mamy tu coś nowego. Aha. Naturalnie uformowane z... O, zamknąłem sobie. Uformowane z kryształów przez długi czas. Przyciąga duszę z otaczającego powietrza. A nosiciel będzie wolniej skupiał duszę, ale efekt leczniczy będzie podwójny. Niezłe. Powiem szczerze, że gdyby nie to, że brakuje miejsc na te właśnie wszystkie takie akcesoria, a to zajmuje aż 4, to by się skusił i z przyjemnością po prostu się poczęstował tym efektem, bo jednak dwukrotne leczenie, patrząc na to, jak często dostaje, to jest po prostu ideolo. Ale dobra, miejmy nadzieję, że to za dużo więcej innych rzeczy nie było i możemy się skupić na spokojnie na zwiedzaniu pozostałych elementów. Nie, dobra, nie. Okej, zaraz tu padnę. Teraz to już jest gwarant.
Oczywiście. No cóż. W takim wypadku, żeby nie marnować więcej czasu, to po prostu spotkamy się już na miejscu przy kolejnym tym tunelu. A później się pomyśli, co dalej. Dobra, mamy kolejną skalną przepaść. Jak widzicie, nie za dobrze mi to wszystko wyszło. Ale to a póki co lecimy, zobaczmy, co tutaj znajdziemy. I tak. Na szczęście zdążyłem wyhamować, zanim coś więcej się tu stało. Wiecie, po prostu nie ukrywam. Zastanawiam się, czy nie ma tu gdzieś właśnie jakichś takich znajdziek po drodze, jakichś fajnych rzeczy, które łatwo pominąć, czy coś, bo jednak. Obstawiam, że większość raczej by wykonała ten lot w jednym zamachu. Mało kto by chciał się po prostu zatrzymywać na takie pojedyncze malutkie platformy. Przynajmniej tak mi się zdaje, w sumie. O, jest jakieś przejście tam w dół. A można lecieć dalej, a pozwólcie, że najpierw sprawdzę tutaj. Oczywiście ciekawość tego typu sprawy. O. Okej. Co to? Co to jest? Okej. Powiem szczerze, nie wiem co to miało być, ale jest groźne. Eta, prawie padłem znowu. Po prostu brawo ja. I mój nieogar. Pewnie będę tego żałował, ale. Powiedzmy, że polecę tam dalej. Dobra, to całe szczęście w ten. Wyhamowałem i. Mamy jakąś windę. Nie, no nie mówcie mi, że. Serio? O proszę, jesteśmy w Deathmouth. Okej, dobra. Fajnie. To w sumie zmienia trochę postać rzeczy. Skoro już tu jesteśmy, to w sumie, jak tak pomyśleć bardziej, może warto byłoby zobaczyć, czy są jakieś miejsca właśnie, do których się nie mogliśmy wcześniej dostać z jakiegoś powodu. Jak widać, w Greenpath mieliśmy też takie kolczaste coś. Więc, no dobra. Widzę, że Greenpath w ogóle nie zwiedziłem do końca, ale dobra. Mniejsza z tym. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca tego typu? Nie no, wszystko wskazuje na cały Royal Waterways. Co prawda, ile w tym jest szczerości, prawdy i serio, ile tak naprawdę tam było takich miejsc. Poza tą wodą tutaj, gdzie to jest, którym się nie dało się przybliżyć bardziej. No ale ogólnie tak, można tu było bardziej, nieważne, mniejsze z tym. W ogóle właśnie jest tutaj taki odcinek, który wydaje mi się, że tak był, tak nawet z kryształa zobaczyłem. Ale mniejsza, naprawdę mniejsza. Więc tak, tutaj i jest jeszcze to cały Mantis Village w sumie. O którym wiem tyle, że jest, ale w sumie. Poza tym, że jest, to nawet nie sprawdzałem, jak to wygląda. Ale dobra, wiecie co, zanim to wszystko, mniejsza z tym, nie idziemy do staga, zrobię coś ważniejszego. Bo w sumie ratowaliśmy dzisiaj dwa albo trzy te larwy. Wiem, że jedna była fałszywa, to co dziwne coś, ale wydaje mi się, że dwie na pewno były prawdziwe. To też pokazuje, jaką mam wspaniałą pamięć. Nawet już nie jestem w stanie skojarzyć, co zrobiłem, a co nie. Ale dobra, mniejsza o to. Po prostu idziemy do larw. Przy okazji próbując nie spaść w jakąś przepaść czy coś. I miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Cześć, panie larwa. Przybyłem po nagrodę. Okej, fajnie, pieniądze to przyjemna sprawa, ale czy coś poza tym? Okej, dobra. Wyrzucił dużo nagród, co sugeruje, że ratowaliśmy ich znacznie więcej, a tutaj co mamy? Grab song. Czyli cóż, faktycznie była tu jakaś przypinka. I jak to w ogóle działa? Zawiera wdzięczność uwolnionych grabów. Zdobywaj duszę, gdy otrzymujesz obrażenia.
Powiem szczerze, fajne. Fajne. Można by z tego korzystał, ale póki co w sumie nie jestem już taki przekonany. Na pewno co do czego jestem przekonany, to to, że w sumie teraz warto by było jeszcze może odwiedzić tą sprzedawczynię czarmów, jak to się nazywa w angielsku, czyli przypinek. I wiecie, może możemy kupić sobie kolejną, no, kolejny węzeł. Dzięki czemu łatwiej będzie nam dopasować sobie zestaw tego wszystkiego do własnych potrzeb. I w sumie po co ja chodzę piechotą, przecież to jest znacznie szybsze. I też rozwala wszystko po drodze, tak jak ja to robił. Okej, okay. Widać, że też rani wrogów, ale niestety jeśli ja wlecę we wroga, to też rani mnie, więc... W sumie coś za coś. Bo szybkość poruszania się jest zdecydowanie większa. Ale z drugiej strony, no, jest ryzyko wpadnięcia we wrogów. I teraz tak... Do... Pani przypinkowej jest w dół. Dobra. A nie, tutaj, tu jest wejście do tych kopalni, z których w sumie dopiero co wybyliśmy. Dobra, w dół. I chyba już w sumie jesteśmy blisko. Jestem pewien, że tylko nie spadł może za nisko. Chociaż może nie. No, nawet nie. Dobrze, idę. Bo tu chyba właśnie było jakieś też do niej dojście. Jeśli tędy, to jeszcze bardziej dołem. I co? Ja, dobrze idę. Całkowicie prawidłowo, dobrze, bezbłędnie i w ogóle jak zwał, tak zwał. Ja ci mówię, super. I tak, w sumie jeszcze póki pamiętam, bo teraz tak nagle mi się przypomniało, przydało się jeszcze odwiedzić całe Soul Sanctum, czy jak to tam się nazywało. Wiecie, mam ten kluczyk nowy, może uda się otworzyć. I co my tu mamy? 4 więcej. No, niestety. I teraz tak. W sumie nie mogę nic więcej zrobić, ale wezmę, bo zawsze przynajmniej będzie trochę taniej. Ten będę już bliżej kolejnego. Ale kurczę, jeszcze 3. Niby nie jest aż takie trudne w sumie, patrząc na to, że jeśli zdobędę 800, to już mamy kolejny. Więc tak, jeszcze tylko jeden w dziczy bym musiał odnaleźć, by było akurat. To w sumie, póki jeszcze jesteśmy przy ławeczce, nie ten przycisk znowu. Może warto byłoby zmienić to, co używamy. Dobra, na pewno to dwa, te dwie bym chciał. To i mam jeszcze 2 wolne miejsca. Nadałoby się idealnie na Spell Twistera. Tylko cokolwiek tam jeszcze nosiłem, to niestety teraz już nie byłbym w stanie. A wiem, że coś tam jeszcze miałem, patrząc na to, że no, tych dwóch... No, czy, znaczy tych dwóch, że tego nie miałem. Ale dobra, to wymaga 3, więc tego nie ubiorę. Spell Twister potrzebuje 2. Tak samo w sumie jak Soul Catcher, więc... Niby mam tego Grabsonga fajnego, ale powiedzmy, że wezmę Soul Catchera. Więcej duszy z pokonanych wrogów. Chciałem sobie za uderzanie wrogów, no brzmi fajnie. Więc tak, mamy ogarnięte. I teraz... W sumie pora na wielką podróż. I tam moje takie chodzenie w tej wefty mogą sobie wyciąć, ale... Trochę się rozgadają, więc... Powiedzmy, że to sobie oszczędzę wycinania i w ogóle. Chociaż na kogo ja kłamuję teraz obecnie w OBS-ie, kiedy nauczyłem się dobrze korzystać z tego programowego, a nie, że muszę ręcznie wszystko robić, to... Dosłownie są 2 kliknięcia i mam zrobione cięcie. Ale dobra, mniejsza. Moje lenistwo dzisiaj po prostu nie pozwala mi nawet na coś takiego. Okej. Okay. W takim wypadku trzeba by to zacząć. Znaczy dobra, wiecie co? Może po prostu spotkamy się w... Nie, dobra, nie. Bo już tak... Po prostu się gubię w swoich własnych decyzjach. I tam. Ponownie warto byłoby zobaczyć. Więc Grimpaw, tutaj jest coś i... Chyba jeszcze gdzieś był jakiś inny challenge, który pominąłem. Nie jestem niestety pewien gdzie i jaki. Ale tak, gdzieś coś takiego jeszcze chyba było. Więc tak, Grimpaw mamy trochę. W Bungle Wastesach coś było, nie jestem pewien. No, w Bantis Village na pewno. W sumie to jest lokacja, której w ogóle nie znamy. I tja... Oczywiście City of Tears. Dobra, wiecie co? Powiedzmy, że... Zacznijmy może od Grimpaw, bo to jest w sumie najstarsza z lokacji. Tak więc też, no... Wydaje mi się, że należy jej się najbardziej teraz... Nasza uwaga.
A więc no. Jedno miejsce pamiętam, że było takie, gdzie był potrzebny dasz do tego, żeby w ogóle je przejść. Tak bez jaj akurat. Po prostu bez dasza nie byłem w stanie przejść obok jednego miejsca. Oczywiście dasza nie posiadałem w momencie, w którym do tego miejsca miałem się udać. I potem o tym zapomniałem. A drugie, poniżej nas dosłownie, zdecydowanie wymagało właśnie posiadania tego super dasza. Jak go teraz bym nazwał, w sumie kryształowego dasza, no jak zwał, tak zwał. Ale wiadomo, o co chodzi. Więc tak. Zacznijmy od tego miejsca, które jest bliżej, bo w sumie po co mam nadkładać drogi. Okej. Przy okazji tak jeszcze, sobie pobiję trochę tych wrogów, zawsze trochę gotówki. Dobra. No i jesteśmy w tym całym ciernistym miejscu. I jeśli się nie mylę, tu właśnie te były takie w sumie wieczne ciernie, z którymi wcześniej nie wiedziałem co zrobić. No teraz to jest takie po prostu, no na zasadzie, okej, dobra. Nie, spadaj. W ogóle jakaś taka jakby epicka muzyka się załączyła. Brawo. I się jakby zepsuła razem z muzyką z Green Puff. Ta był ciągle słyszę utwór z Green Puff, ale tą taką bardziej epicką. Dobra. Dobra, damy radę. Nie będzie to może łatwe, ale... Okej, jeśli się dotknę kolców, to zawsze zaczynam całkowicie od zera. No, dosyć wredne. Ale zrozumiałe. Więc muszę być po prostu ostrożniejszy, jeśli chodzi o swoje skoki. Ostrożniejszych kwestii skoków, no ja i ostrożność, przecież to nie istnieje. Zawsze nadzieję się jakoś głupio na te kolce. Okej, dobra. To jest niebezpieczne. Dobra, nie, zdecydowanie mogę to przejść, ale muszę trochę dłuższy sobie odzyskać, więc ja. Chyba wiecie co, może lepiej będzie, jeśli po prostu odnowię sobie życie i spotkamy się za chwilę z powrotem w tamtym miejscu. Dobra, no to jesteśmy i ponownie jak ostatnio dam sobie jeszcze 3 próby. Tego by jednak nie zaliczę, bo wiecie, to jest po prostu czyste zlamienie u mnie. I w tym momencie po prostu do 3 zlamień. Dobra. Pierwsze zlamienie. No niestety. Nie da się ukryć. Stało się. I nadal nie wiem, czemu te muzyki się na siebie nakładają. Przynajmniej by było naprawdę, gdyby się nie nakładały, no ale... Cóż zrobić? Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że to po prostu będzie już tutaj punktem zapisu. Tak, dobra. Już widzę. Okej. Okej, dobra, to jest chamskie. Czyli tutaj... Żeby sobie tu poradzić, trzeba... Okej, wiecie co, nie. To będzie dla mnie, to jest dla mnie... To będzie dla mnie aż za dużym wyzwaniem. No cóż. Jeszcze no. Nieważne. W ogóle nieważne. Tak. Totalnie zlamiłem.
Co, to ja lecę odzyskać tą resztę, tą czarną część siebie. No i trzeba będzie spróbować ponownie. Miejmy nadzieję, że tym razem lepiej pójdzie. No więc witam ponownie. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w City of Tears. I nie dość, że tu jesteśmy, to tak dodatkowo odzyskałem swoją kaskę. Jak z tym zoną. Ogólnie mówiąc, zastosowałem taki starszy trik, który nazywa się wyjście z gry po to, by powrócić do najbliższej ławki. I tak, w tym momencie idziemy do Soul Sanctum. Zobaczymy, czy ten kluczyk, który ostatnio zdobyliśmy, pasuje. Jeśli nie, no to... No trudno. Jakoś sobie poradzimy bez tego. A jeśli pasuje, no to jest fajnie, mamy coś nowego. I po tym wszystkim chciałbym się udać do Royal Waterways, bo jak pamiętacie, jest tam właśnie różowy kryształ. I uwaga, uwaga... Nie. Nieważne. Kluczyk nie pasuje dotąd. Co w sumie można mogło być oczywiste, proszę, co nazywa się klucz sklepikarza. A tutaj to piszą o jakimś ornamentnym, zdobionym, wiecie o co chodzi. No cóż, zobaczymy jak to będzie później, a póki co powiedzmy, że bez wycinania. Już bałem się, że spadnę i się nie uda. Ale tak, szybko do Waterways. A z Waterways natomiast idziemy prosto do... no w sumie tego miejsca, wiecie, o którym już tak marudzę. W sumie to mnie nakierowało, żeby spróbować pójść do tych kryształków. Nie, nie, nie ten kierunek. Dodatko, że... Nie, dobra, no jeździ dzisiaj. Dobra. Mniejsza nie było tematu. Waterways. Już lada moment. Chyba. Tak, lada moment. I w sumie tak, tutaj mamy dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza to jest oczywiście to, o czym mówię już od tak dawna. Oczywiście brawo, ja musiałem dostać. Druga natomiast to jest odblokowanie ławeczki, która w sumie była dla nas zablokowana. Głównie dlatego, że no, w momencie, kiedy tu ostatnio przychodziłem, nie posiadałem jeszcze umiejętności. No, oczywiście zamiast pokazać, o którą chodzi i coś tam osiągnąć i zwłaszcza sprawdzić, jak to działa w walce, to nie, ja się tam typu obijać i w ogóle. Ale tak, mniejsza z tym, podleczymy się też szybko. Powinno starczyć akurat. I tak, ławeczka jest tutaj, a ostatnio nie potrafiliśmy... Dzięki, gro, wiesz? Naprawdę dzięki. Ta, ja się tutaj zginę. Na tych podstawowych przeciwnikach. Swoją drogą, słuchaj, czyli też gdzieś tą... Tego, no. Wiecie, więzionego tego, no. A, dobra, to ponownie... Dobra, tym razem zadziałało. Więc tak. Wrócić nie wrócimy. Ale mam otworzoną... ścieżkę skrót. A, dobra, w sumie dużo nie tracimy. Bardzo ciekawe jeszcze, co tutaj jest. Bo nie ukrywam... Albo tego miejsca nie kojarzyłem, albo dosłownie nie miałem tutaj dostępu wcześniej. Albo byłem na tyle głupi, że nie dosyć, że miałem tu dostęp, to nawet nie sprawdziłem. I to akurat byłoby już z mojej strony szczytem idiotyzmu i głupoty. Nie, no normalnie mogłem tu przyjść. A ja nie znalazłem dojścia do ławeczki, no... No cóż, pokazuję to dokładnie to, jaki jestem nieogarem, idiotą, lamą, jak złotych zwał. Ale tak, nie przejmujmy się tym już. Po prostu idźmy przed siebie. Bijąc wrogów, licząc na to, że niedługo kupimy sobie ten nowy przypinek. I tak, bo tam chyba niżej jeszcze. Wiecie, to miejsce, o którym wspominam. I teraz, znaczy, że pewnie się okaże, że niepotrzebnie tam w ogóle lezę, bo tam nic nie ma. Ale tak na zwieńczenie dzisiejszego epizodu chciałbym, bo w sumie... To było miejsce, które mnie zainspirowało, żeby pójść do kryształów. Początkowo. Przy okazji też spodobało, że odbiłem się kilkukrotnie od tamtego wszystkiego. A
ale ostatecznie przynajmniej zdobyłem dzięki temu teraz nową zdolność. Okej. I jeszcze raz, dobra, udało się. Tak, udało, tak, teraz tak, tak. No i jesteśmy prawie na miejscu. Ale miło i tak byłoby bardzo miło, gdybym nie wpadał na każdego możliwego przeciwnika. No. I oto oczywiście sławetne różowe kryształy. Więc zobaczymy, czy kryształy dobrze mi podpowiedziały. Okej, dobra, czyli stąd muszę to zrobić, a tamto jest jakąś taką podpuchą. Okej. Okej, dobra. Tak coś sądzę, że nie patrząc na to, co tam zobaczyłem, że tak, definitywnie to jest dobra trasa. Definitywnie bez tego miejsca tym nie dotarł. Patrzę na to, ile tam było kolców, jeśli dobrze widziałem. Szczerze mówiąc, nie chciałbym się nadziać na aż taką dawkę kolców. No cóż, dobra. Mniejsza z tym. Zobaczmy, co kryje w sobie to miejsce. Poza kolejnym Rancidegiem, który jest do niczego mnie potrzebny. Nie, naprawdę, to Rancidegi to jest jakiś żart. Mam nadzieję, że na pewno okażą się jakąś cenną znajdźką czy coś, bo jeśli nie, no to... Nie ukrywam, będę dosyć mocno zawiedziony. Teraz zawiedziony to chyba dobre określenie. A póki co, zwiedzamy. I zobaczmy, co my tu w ogóle mamy jeszcze. Poza oczywiście miliony różnych ścieżek, które mogą mnie prowadzić wszędzie. I... Enter? Wejdź, co? Okej, dobra, znalazłem jakieś kolejne miejsce. Oczywiście pewnie się okaże, że to nie powinienem jeszcze iść, czy coś, ale dobra. Pantera? Kattereu? Wieczna Emilita. Co za niespodzianka. Nieczęsto mam odwiedzających. To był taki długi czas, wieki nawet. Mam tylko nadzieję, że maniery mnie nie opuściły. A, na pewno... Bez wątpienia... wyczułeś moją affluence, nie jestem pewien, co to oznacza, wybaczcie ponownie. Masz prawo zgadywać, czy tam masz prawo tak sądzić, jestem dosyć szanowana wśród górnej kasty Hallownest. Cóż, byłam kiedyś. Dopóki ci kretyni mnie nie wyrzucili. Spotkałeś ich? Moich dawnych towarzyszy? To oni tam na zewnątrz. Ich ciała... Aha. Wędrują wokół. Bez mózgi i puste. A ja nadal żyję. By obserwować ich patetyczną porażkę, czy śmierć. Jestem po prostu taki szczęśliwy, szczęśliwa. Myślę, że szczęśliwa, więc powiedzmy, że dalej to jest. Dziewczyna. Przeznaczenie może być taką cudowną rzeczą. Okej, dobra. I gdzie to prowadzi? Nawet nie sprawdziłem, ale... A, tutaj! Nie patrzę, co zrobiłem. Dobra, okej, fajne. Fajno, fajno i jeszcze raz fajno. Ale do niczego to nie jest potrzebne. Tak więc, nie. Powracam gubić się w tych tunelach. Mam nadzieję, że nie będzie mi to zwiastowało śmierci, więc... Takie gubienie się tutaj. No ale tak. To, co dzisiaj już przeżyłem, to raczej... Nic nie będzie wydawało się straszne po czymś takim. O! Aha, od pleców! No chodź tu. Dobra. Mniejsza z tym. Widzę, że to są znowu pieniądze. A pieniądze to dobra rzecz. W szczególności potrzebujemy ich 800 na zakup tego, jak to się nazywano. Szpinki. I kolejne dużo, nawet nie wiem ile. Ale kolejne dużo. Jak to się nazywa? No
przypinkę. No i miejsce na przypinkę i to tak dalej. Tylko ci, którzy dowiedli swojego honoru w walce, mogą wejść do Grove, czy coś takiego, zagajnika Gaju. Dalej. Obrońca. Okej. W sumie obrońca. Chyba nawet pokonaliśmy gościa, tego całego Dunk Defendera. W sumie Defender to te. Bardzo dobrze, że to o tego gościa chodzi. A póki co mamy tu latającego strażnika. Dokładnie takiego, jakiego można spotkać lokację wyżej. Aż tak się wyraża. I zobaczmy w ogóle, czy chronimy tutaj czegoś sensownego w ogóle. Na obecny moment tak są, ale nie wiem, czy cokolwiek naprawdę małem tu ze sobą. Dobra, mniejsza. Zobaczmy po prostu naprawdę wszystko. Okej, kwas. A przez kwasa to my niestety nie przejdziemy. Bo jak zapewne większość z was kojarzy, kwas na zimie. Dobra. Okej. O nie, latający, nie lubię ich. Wiecie, nie są niczym złym, dopóki nie są to ci latający z dzidami. Ale fajnie by było, gdybym nie musiał się męczyć z latającymi. No cóż, moja lama. W takim też wypadku widzimy się za chwilę ponownie, jak tam powrócę. Dobra. Strażnicy tego miejsca, podejście numer 2. Teraz, kiedy wiem, czego się mniej więcej spodziewać, to może nie będzie aż takich zaskoczeń. I tak, aha. Mhm. No i oczywiście, musiałem zginąć na tym samym. Nie wiem, czy mi to pokazywam. No cóż. Wybaczcie za to. I to niestety, to pokazuje mocno, jak bardzo nie ogarniam. Więc wiecie co, może lepiej po prostu by było, gdybym na tym wszystkim zakończył, patrząc też na to, że mam 40 minut materiału. No nie ukrywam, sporo też czasu poświęconego dzisiaj na granie, bo musiałem wyciąć. Bo po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu pokazywać wam przełożenia w tej wewce czy coś, rozumiecie. Więc tak, w tym momencie zakończę po prostu i znowu tak trochę głupio. Ale tak, w następnym epizodzie postaramy się, może nie wiem, odzyskać to wszystko, jakoś spróbować coś dalej. Nie oszukujmy się, nie okłamujmy się i w ogóle, no nie szczególnie mi to wyszło dzisiaj, ale no, przynajmniej jest nowa umiejka, więc no, przynajmniej cokolwiek, więc no dobra, to już się plączę i w ogóle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.